Siemanko, ja jestem Lucek. Zapraszam Was na kolejny odcinek z The Crew 2 z zamkniętej bety. A teraz spróbujemy sobie próby offroadowej. Tutaj będziemy mieli do dyspozycji kolejne rodzaje pojazdów, czyli tym razem, no wiadomo, offroad. Ja się w ten offroad tak nie wgryzałem wcześniej, więc to będzie dla mnie coś trochę nowego. Skupiałem się właśnie głównie na pojazdach asfaltowych, no ziemnych asfaltowych, czyli oczywiście na najszybszych furach, jakie mamy dostępne w The Crew 2. Od razu mówię, że jeśli podoba Wam się ten film i chcecie zobaczyć tego typu materiału więcej u mnie na kanale, to oczywiście piszcie, przepraszam, no to dajcie łapę w górę i piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu filmów, no. To taki YouTube'owy standard, przypominam tylko dla osób, które nie wiedzą, jak to się robi, to tam taka wapka, klikaj tam, no. I tak, standardowo ja bym chciał zobaczyć, jak ten samochód wygląda w kokpicie. Cyk. I wygląda sobie tak. No, po prostu jakiś tam Fordzik. Ty patrz, mamy tutaj takie siedzisko dla nawigatora. A właśnie, jeszcze zobaczmy sobie jedną, o właśnie, tę kamerkę. Jeszcze mamy sobie taką kamerkę. To nie jest zwykła kamerka, ona jest tak specjalnie zrobiona, żebyśmy mieli fajny efekt prędkości, ale ogólnie w The Crew 2 bardzo fajnie wygląda ten efekt prędkości. To już Wam wielokrotnie chyba mówiłem, że jest to spoko zrobione. Naprawdę jazda dużą prędkością daje teraz dużo satysfakcji. Ogólnie prowadzenie samochodów wyścigowych, poza driftowymi jak na razie, sprawia mi dużo frajdy. Driftowe prowadzą się tak sobie. Offroadowca też nie ma się co przyczepiać, jest ok. To jest chyba jakiś taki lepszy samochodzik, bo ciśnie dosyć ładnie. Aż ciężko go opanować. Na początku dostajemy jakieś tam słabe kapcie. Potem można te samochody sobie oczywiście upgrade'ować. Te upgrade'y wymieniać sobie, nawet nie wchodząc do garażu. Wystarczy, że wejdziemy do menu i tam sobie wybierzemy ulepszenia dla danego pojazdu. I tyle. I mamy ulepszenie. Mamy aż 8 biegów w tym pojeździe. O, oj, przepraszam, panie samochodzie. Myślałem, że tutaj da się jakoś wskoczyć, ale nie. Także widzicie, z różnych stron świata możemy, jeśli chodzi o offroad, przyjechać na metę. A ja myślałem, że to się da jakoś tam rozwalić. Nie, tutaj nie da się. Patrzcie, już mam 50 tysięcy baksów. Mogę sobie kupić jakiś tam spoiler, czy maskę, czy tam, nie wiem, koło. Okej. Witamy w rodzinie offroad. I teraz będziemy mieli tutaj dostęp do szeregu innych pojazdów, nie tylko offroadowych, zdaje się. Czy raczej stylizowane na offroad? Zaraz zobaczymy. Dobra, ziomek, nie mam ochoty z tobą gadać. Wiem, że jesteś fajny, ale nie na tyle, żeby z tobą gadać. Dobra. I teraz odblokowaliśmy sobie jedną z kategorii. A, to są same takie offroadowe albo rajdowe pojazdy. Mamy oczywiście motocykl, możemy sobie go przetestować. Na motocyklu najlepsza jest kamera z kasku, jest fantastyczna. Nie mogę się doczekać, jak będę miał do czynienia z jakimś motocyklem szosowym. Podejrzewam, że będzie to mega wyglądało. Słychać ten taki wiatr w uszach podczas jazdy motocyklem. Daje to fajne wrażenie. Dodatkowo możemy sobie oczywiście robić backflipy, różne tam takie delikatne sztuczki w powietrzu. Spróbujmy sobie podjechać gdzieś tutaj. Patrz, bez problemu, kurde. To mi się właśnie podoba w The Crew, że zawsze skupiali się na tym, że możemy sobie wszędzie pojechać w tej grze. No ciekawe, czy pod te skały da radę podjechać gnój. Patrz go, co? Co? Myślałem, że to będzie jakaś taka blokada jak w Fordzie, ale nie, możemy sobie tu podjechać. Ciekawe, czy podjedzie pod pionową skałę. Coś poczuję, że mi nie starczy czasu. No ale kurde, jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Nie, no ciężko. Nie da się. Okej, i tutaj mamy jakąś rajdówkę. Przetestujmy sobie. No i mamy sobie rajdóweczkę i możemy też nią sobie pocisnąć, popróbować, jakby ktoś chciał. Citroen. Możesz ty. Mamy oczywiście nitro, tu wszystko ma nitro.
Podejrzewam, że jak dodadzą poduszkowce albo, nie wiem, samochody elektryczne, to one też będą miały nitro. Swoją drogą, właśnie. Ciekawe, czy pojawią się samochody, czy w ogóle są w tej grze samochody elektryczne. I czy będą miały nitro. Nie mam pojęcia. Dobrze, wybieramy swój pierwszy pojazd offroadowy. I jest to sobie ten ziomeczek tutaj. A możemy sobie wybrać jeszcze później jakieś inne, to znaczy kupić. Ale są za drogie i chyba nie mam odpowiedniego poziomu wyczynowości, tak? Zobaczcie, że te samochody już są pretuningowane, będziemy mogli pewnie w nich zmieniać szereg różnych rzeczy. Te bodykity pamiętamy z The Crew 1, więc nie ma tutaj żadnej rewelacji. Pamiętam, że miałem właśnie Jeepa Grand Cherokee i wyglądał on dokładnie tak, z tym bodykitem poszerzającym. Zresztą nie ma się tutaj co czepiać. Samochód wygląda bardzo ładnie z tym body. Mieliśmy... Czy ja miałem tego Raptora? Nie pamiętam już. Na pewno miałem Mustanga. A pewno wiem, że można było mieć Mustanga na offroad. Miałem też zrobionego chyba Silverado na offroad. Pamiętam, że jarałem się właśnie tym Camaro zrobionym na offroad. Fajnie to wyglądało. Okej. Okay. Jest sporo tych pojazdów offroadowych. O, jest Silverado, siemanko. Ja chyba Silverado miałem zrobione też na ten, na... i na offroad, i miałem Monstera zrobionego z tego. Serio, miałem Monstera z Silverado. Ej, sporo jest tych offroadowców tutaj do wyboru. Są tu też motocykle i samochody. No, samochodów w The Crew 2 powinniśmy mieć największy wachlarz do wyboru. I rzeczywiście jest spory, a na końcu tej listy pojawia się Porsche 959 z paskudną dupą. W sensie tyłem, tył ten, tego auta jest taki sobie, no. Jest po prostu słaby. Okej, okay, no dobrze, chodźmy sobie na początek listy. Ktoś mnie dodał do znajomych, proszę bardzo. Możemy sobie wybrać felgi, nie możemy wybrać felgi, mamy tylko jedną opcję. I dostajemy sobie taki łazik księżycowy na początek. I możemy sobie brać udział już w wyścigach offroadowych. No tutaj nie ma rewelacji, każdy musi z was przez to przejść, jeśli zaczniemy sobie rozgrywkę w The Crew 2. No dobrze. Proszę opuścić to. Jak to zrobić? Dobra, teraz mogę wyjść. I mam już dostęp do samochodu offroadowego. Mówiłem wam o tych modyfikacjach wcześniej. Jeśli chcemy sobie zmodyfikować jakiś pojazd, to wchodzimy sobie w pojazdy, nie musimy wchodzić do garażu. Wybieramy sobie na przykład Audi, tutaj mam już części jakieś. I można sobie wymienić albo na stokową, albo coś tam zawsze nam dodaje. A, o, zobaczcie, tutaj nawet mamy dokładnie pokazane, co ile nam dodaje, no nie? Czyli jak zainstalujemy to, to widzimy, że mamy o 4 km na godzinę więcej o 7 koni mechanicznych, od 0 do setki przyspieszamy o 13 setnych szybciej, na ćwierć mili o 1 setną szybciej przyspieszamy. Wszystko tu jest fajnie rozpisane, także są takie dokładniejsze statsy niż w The Crew 1. A możemy sobie modyfikować też motorówki. A to za hardkorowy poziom. Poziom wyczynowości, nie wiem. Dziwne to. Okej. I mamy sobie jeszcze samolot. I teraz tak, bo to są osiągi, to możemy sobie już tutaj robić. Jeśli wejdziemy do garażu, to będziemy mogli modyfikować te pojazdy też pod innym względem. Czyli pod względem, no wiecie czego, wyglądu, nie, bardziej tam. Life Extreme, co to jest? Nie wiem. Mamy tak, Offroad Freestyle Pro Racing. W Pro Racing mamy sobie tak, pokonaj księcia. Mamy sobie te testy? Zobacz liczbę testów? Okej. Okay. Touring Car, Air Race i Alpha GP. A co my tu mamy? Czy możemy mieć tu poduszkowce? Był tam jakiś poduszkowiec, więc wydaje mi się, że to możliwe. A czy będą śmigłowce w tej grze? Nie mam pojęcia. Są różne testy, które moglibyśmy sobie robić.
Tutaj mamy jeszcze jakiś katalog. I tu są prawdopodobnie wszystkie pojazdy dostępne w grze. Jakiś tam Spitfire, Mazda. Jest kilka tych Mazd, ale to mogą być po prostu też różne wersje tego samego. Nie. Jest LX7, jest LX7 driftowa, jeśli by ktoś chciał. No ale ja jeszcze nie mam odpowiedniego poziomu wyczynowości, a tym bardziej nie mam odpowiedniej ilości gotówki. To jest edycja driftowa samochodu. Ja jestem na 100% pewien, że tych samochodów będzie tutaj więcej. O właśnie, miałem Koenigsegga R, do którym już jeździłem. Jest to bardzo szybki samochód. Sterowność jest niska, prędkość maksymalna 440 km na godzinę. Jest naprawdę bardzo szybki samochód. A tutaj mamy Koenigsegga Regera, czyli jednobiegowy ziomeczek. Powyżej 400 km na godzinę. Fajne auta. Zanim będę je tutaj miał w Dekru 2, to minie trochę czasu. Tutaj mamy bardzo lekkie samoloty. Tu mamy też Hondę. Myślałem, że będzie Honda S2000. Jest. Tutaj mamy H1 Alfa. W różne edycje, po prostu już pretuningowane. Co to za dziad? Tu mamy Jaguary. O proszę, jakiś koncepcyjny się pojawił. Jest sporo tych ja nie mogę z tego, kurde, dziada, no. Ej, patrzcie, jakie to jest drogie. 500 000 prawie kosztuje. Tutaj mamy jakąś motorówę. Fordy. Podejrzewam, że w Fordach będziemy mieli tutaj spory. What the fuck? Serio? Wiedziałem, że twórcy Dekru są troszeczkę walnięci pod... Ej, mamy Forda GT. Wersję co to? Wersja driftowa. No, to spoko. Nie mamy wersji wyczynowych, zdaje się, tych pojazdów. Mamy wersję touring i po prostu wersje szosowe. Może to i spoko, bo rzeczywiście tych wersji pojazdów mieliśmy trochę za dużo. Mamy wersję drag, czyli będziemy mieli jakieś drag race, drag wyścigi po prostu. Tych Mustangów jest tutaj za dużo. Ducati, co mamy z Ducati? Mamy jakiegoś szosowca, mamy Diavela. I mamy tego ziomeczka. Drogie, w cholerę, ale chciałbym tym pojeździć. Około 300 km na godzinę prędkości maksymalnej przed tuningiem. Czy 400 by osiągnął? Mamy Cadillaki. Escalada. Mamy Escalada. Oh my god. Czy będzie Corvetta? Zaraz zobaczymy. To jest Camaro? Jest Camaro. Jezus Maria. Nie no, Corvetta musi być. Jest Corvetta C2. O Boże, jakie paskudne. O, jest Corvetta C6R. To jest... What? Zaraz. Czy to jest wersja... Tak, to jest wersja Touring Car. Sterowność łatwa. A tutaj mamy Street Race. Dobra, już ogarniam te ikonki. Wszystkiego się powoli tutaj uczę. Stingray, czyli to jest ta nowa korwetka, jeszcze nowa. I tutaj mamy, zaraz, aha, bo to jest, co? To jest wersja szosowa, a to jest wersja driftowa Stingrajki. A miałem ty, co to jest? Impala, shit, ale to jest, what? Wersja torowa. I tutaj mamy Silverado Chevrolet. Spoko. Citroen jest. Jest sobie Bentley. Continental pewnie w dwóch wersjach. Jest Audi R8 V10 Plus w wersji szosowej i po prostu DT Coupe. Aston Martin. No szczerze powiedziawszy, jak się tak patrzy, to tych samochodów nie ma jakiejś imponującej ilości, co? Jak się patrzy na konkretną markę. Tutaj jest nawet Acura NSX. Fajnie. Okej. Nie mogło go zabraknąć. Witam ponownie, przyjacielu. Masakra. Jest Dodge. Czy będzie Charger? Musi być Charger. Jest Charger. Jak mu się pięknie oczka otwierają. Zobaczcie na to.
O, witam cię, Czarteczku. Tutaj mamy wersję driftową. Tutaj mamy wersję dragową? Nie, offroadową, dobra. Tu jest wersja torowa i tutaj są jeszcze jakieś inne viperki. Proszę bardzo, jakby ktoś chciał, nie ma problemu. Co tu jeszcze mamy z takich ciekawszych? Chrysler. A, taki sobie. Cadillac, to już patrzyć. BMW. BMW. What the fuck, co za paskud. M4 Racing. Bożeż ty mój. M6. M6 przydałoby się w wersji torowej. Ciekawe, jakby to zrobili. A, nie nic specjalnego z tych samochodów. M4 trzeba mieć. M2, piękne auta. Dobra, to już patrzyliśmy sobie. Audi to Alfa Romeo. Zobaczmy, co tam jest z Alfy. Okej, okay, jeden model. Zobaczmy Lambosa. Aventador to już taki standardzik, nie? Wersja driftowa Aventadora. Ratujcie mnie. Dobra, tutaj mamy Gallardo. Czy będzie Huracan? Już jest Huracan. Wersja torowa Huracana. I mamy Murcielago. Siemanko, siemanko. Ja już wiem, w co będę celował, tak. Tutaj mam wersję driftową. I mamy Veneno. 1 100 000. Jezus Maria. A czekaj, to jest wersja... To jest wersja HC? Nie wiem. To jest wersja torowa Murcielago. Pięknie wygląda. Super, Lancia. No tutaj pewnie będzie jakaś tam... Czekaj, Stratos? To była Stratos? Nie, Rayleigh jakaś. I tu jest Delta. Jeepy to już nie patrzyliśmy jednak. Ale są tylko dwa modele z Jeepów. Lotusy. Maserati. O, fajne. To jest fajne. Maserati to jest w wersji HC. To HC? Nie wiem. Mazdy. Już patrzyliśmy. McLaren. Jest F1. Piękniusia. No i jest P1. Fantastycznie. Mercedes. Shit! Tego ziomeczka widziałem niedawno. Na żywo. Okej, co my tu jeszcze mamy ciekawego? SLR. Fantastycznie. No, dobra. Tu mamy. Czy będzie? No nie, no Nissan GTR musi być. Augusto, to są pewnie samoloty. Pagani, zaraz zobaczymy. Peugeot jakiś jest. Okej, Nissan 370Z w 70 wersjach, jest R34 i R34 wersji torowej. A to ciekawe, ja też miałem takie malowanie na mojej wersji szosowej chyba GTR-a w Declue 1, ciekawe. Dobra, tutaj mamy Wire, mamy Pagani Zonda R, Peugeot. Tylko jednego mamy. Mamy Celera, ja to mówię, to Celer. Mamy Rufy, czyli takie inne Porszawki. A co to jest? To są... co? Najlepszy pojazd. Pokonaj mistrzostwa offroadu, by zdobyć ten pojazd. Co? What the fuck? Co to jest? Jak to możliwe? Co to robi? O, żeż ty w mordę, to są jakieś unikalne pojazdy. Takie z dupy, nie? Co to robi? Patrz na to, ty, ziomek. Jest poduszkowiec. Ja pierdziut. Ty, a można nim się... Zaraz. Jedziemy zobaczyć tę kwaterę. Da się tym... Trochę za mało, trochę łódź. Da się... Naciskam X, ale... Ale nie da się tego testować. Okej. Okay. Tutaj jakieś ziomeczki sobie ten. Ach, szkoda no. No ale przejrzeliśmy sobie sporą grupę tych pojazdów już teraz. Muszę wam powiedzieć. Zaraz. Tutaj mamy ten katalog. Muszę wam powiedzieć, że wygląda to imponująco. Zwłaszcza śmigłowiec. No kurde, będziemy mogli serio. Będziemy mogli śmigłowcem się poruszać? Jak on wygląda?
Będziemy mogli tuningować samolot. What the fuck. Znaczy samolot, śmigłowiec, Boże. To jest dla mnie nie do pomyślenia, ale rzeczywiście będziemy mogli go kupić. Tylko pytanie, czy będziemy mogli nim się poruszać? No, jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Zszokowało mnie teraz. Śmigłowiec jako pojazd offroadowy. No ciekawe, ciekawe. Co to będzie? Okej, co my tu jeszcze mamy za jakieś ciekawe marki? Tutaj mamy wyścigówkę. Tutaj mamy... O, rzesz ty w mordę. Jednak to nie są samoloty. Okej. Nie kojarzę tych marek, dlatego wydają mi się jakieś takie dziwne. Vector. To jest ten ziomeczek. TVS Segaris. Suzuki. Spitfire też patrzyliśmy. Tutaj znowu jakieś samoloty. No jest tego. Volkswagen. Forza Horizon 3 teraz płacze. No. Tutaj mamy Volkswageny. Niedużo, ale są. No ale Passata nie ma, nie wiem, co to za Volkswageny bez Passata. Kurde. To mamy to. To są jeszcze jakieś inne marki, które przeoczyłem. Może są jakieś ciekawe. To chyba przeoczyłem. To są samoloty. Ducati. Ten ziomeczek jest śmieszny. Tutaj motorówki. Co to jest? Tutaj też jakaś motorówka. White body. I co? I najciekawsze pojazdy to są z tych, nie? Proto. To jest marka Proto. Co to kurde jest? Jak chcę to obejrzeć na żywo, nie? To jest jakieś połączenie wyścigówki i ci mówię czego jeszcze. Przetestuj! Jest opcja. Jezu! Dobra, kamera z kokpitu, dawaj. Super opływowy! Fantastyczny! Chciałbyś do czegoś takiego wsiąść? The fuck? Nice! Ale zajebiste jest to, że już teraz możesz to przetestować, nie? Jak kupisz sobie ten pojazd, to będziesz mógł jeździć nim wszędzie! To jest ekstra. Jezu ty! O kurde, ziom. No dobra, to ja chcę spróbować tym śmigłowcem. Może śmigłowce da się przetestować. Błagam, aby się dało. Dawaj go. Dawaj go na ruszt. Jest tu. Ale chyba nie było tam takiej opcji, z tego co widziałem. No. Pokonaj rywala. Co? Coś tu mi się pojawiło na chwilę. Hej. Kokpit. Można sobie. Zobacz. Otworzyć tutaj wszystko. Nice. To jest takie połączenie Forza Vista. O, patrzcie, tutaj mamy nawet ten. Tablicę osiągów. Spoko. Okej. Nie mogę nawet przetestować. To jest chyba jakiś taki pojazd trofeum trochę, co? Wygląda na to. Nie możemy go mieć od razu. To jest spoko. Takie trofeum mi się naprawdę podoba. Co my tu jeszcze mamy? No poduszkowiec już patrzyłem, że przetestować go nie można. A z takich ciekawszych jeszcze... No dobra, sprawdźmy, czy to dziadostwo mogę przetestować. Chyba nie, ale... Mogę. Okej. Okay. Co to jest? Wow. Wow. Ale... Jak to brzmi, nie? Ale zobacz, mi się podobają te takie z tyłu. Ta woda taka wypluwana z tych dysz. Wygląda to fantastycznie. Ach, to się nie ma gdzie wyszaleć z tym. Dobra, widok z kokpitu. Jezu. Tutaj możemy tak dziób też jakby w dół. I przyspieszamy, kurde, do maksa. O, shit. Jak to wygląda, nie? Podjerałem się troszeczkę, sorry, ale... Naprawdę jest to obłędne. Jaram się tą grą, nie? Dobre to będzie. Kurde, jak strzała pędzi. Wow. Moi drodzy, piszcie, co myślicie o tych pojazdach. Tak sobie zobaczyłem na luzie, co my tu mamy dostępne. I trzeba przyznać, że wygląda to imponująco. Co?
Możemy sobie od tak wziąć wyścigówkę i jechać. Znaczy no, teraz testuję, oczywiście ona nie jest nasza, nie, ale sam fakt. Huhuhuj. Patrz na to. Jezu. Jeśli chodzi o F1, to chyba najlepsza kamera jest taka, nie? Wow. I to rozmycie. Jak to wygląda? No. Tak trochę rozwalili system w tym Dekru 2. Jeśli chodzi o te wszystkie smaczki dodatkowe. Myślę, że Forza Horizon 4 będzie musiała być naprawdę mega. Znaczy Forza wiadomo, że wygrywa, jeśli chodzi o sposób prowadzenia samochodów. Ale tutaj mamy dużo, dużo ciekawsze możliwości też z drugiej strony, nie? No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Dekru 2. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapie w górę i subskrypcji. Trzymajcie się, na razie, pa pa.